Choinki były ozdobą naszych domów i mieszkań przez ostatnie tygodnie, ale spełniły swoją rolę i przychodzi taki moment, kiedy trzeba się z nimi rozstać. Zaczynają też nam przeszkadzać, bo sypią się, czy też zbierają kurz i zastanawiamy się, co z takim drzewkiem świątecznym możemy zrobić. Jeżeli chodzi o choinki sztuczne, to te zabezpieczamy przed kurzem i wynosimy na przykład na strych, gdzie będą wyczekiwać kolejnego Bożego Narodzenia. Chyba że doszliśmy do wniosku, że nasza choinka jest już tak wysłużona i zniszczona, że trzeba ją wyrzucić, wtedy traktujemy ją i wystawiamy jako odpad wielkogabarytowy, albo też zawozimy samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a takowe znajdują się w naszym mieście dwa, jeden przy ulicy Kępskiej, a drugi przy ulicy Podmiejskiej. Jeżeli chodzi natomiast o choinki żywe, to te wystawiamy jako odpad, jako bioodpad, możemy to wystawić obok pojemnika brązowego, albo też połamać choinkę i wrzucić ją do tego pojemnika. Możemy także ją potraktować i wystawić jako odpad wielkogabarytowy, albo też samodzielnie zawieźć do PSZOK-a. Jak widzimy, rozwiązań jest kilka, wybierzmy zatem to, które będzie dla nas najwygodniejsze.